W ostatnich dniach podniósł się stan wody na Głomi, która zasila jezioro miejskie. Śmieci, które dotąd były ukryte w trzcinach, wypłynęły na brzeg. Spacerowicze i biegacze są oburzeni tym widokiem. Paskudnie jest. Brzydko, mnie to zawsze boli. Chyba dałoby posprzątać to wszystko. A kto to ma zrobić? Ale kto to ma zrobić? Gdzie miasto? Jest tyle ale ludzi. No i tu robi się problem. Właścicielem jeziora są Wody Polskie, których zadaniem jest między innymi dbanie o porządek także w akwenach. My korzystamy z naszych akwenów tylko w pewnych fragmentach poprzez dzierżawę na pomosty, na kładki i na wypożyczalnie rowerów. A porzucone nieczystości znajdują się przede wszystkim wzdłuż linii brzegowej, oddalonej od dzierżawionych przez miasto części jeziora. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują stan naszych jezior, również pod względem odpadów. Te odpady nie należą do Wód Polskich, tylko są niestety zostawiane przez część okolicznych mieszkańców. Mimo tego Wody Polskie zadeklarowały, że posprzątają jezioro. Nie wyznaczyli jednak daty, więc mieszkańcy Złotowa postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i w sobotę zaplanowali wielkie sprzątanie. Gdy tylko społecznicy ustalili datę, Wody Polskie zadeklarowały pomoc w sprzątaniu trudno dostępnych miejsc, a Urząd Miasta w wywózce śmieci. Akcja sprzątania jeziora miejskiego potrwa od 11 do 13. Zbiórka na Półwyspie Rybackim.